Cześć. Dzisiejsza propozycja to imitacja komarnicy piankowa, imitacja komarnicy. Jak wszyscy wiecie, komarnica to owad bardzo charakterystyczny. Szczególnie na pierwszy rzut oka rzucają się jego długie odnóża. I w swoim filmie pokażę Wam także, jak takie odnóża ze stawami, z tymi charakterystycznymi stawami zrobić. No i pokażę oczywiście drugą charakterystyczną cechę, czyli ten dość ostro zakończony odwłok. Pokażę, jak zrobić go z kawałka walcowatej pianki. Zapraszam na film. Budowanie naszej muchy zaczniemy od przygotowania tułowia czy odwłoku. Wykorzystamy do tego taką piankę w kształcie walca, no i oczywiście zapalniczkę, żeby móc odpowiednio ukształtować koniec tego tułowia. Podgrzewamy z wyczuciem i musimy to sobie tutaj tak w palcach ukształtować. Bardzo uważajcie, ponieważ pianka potrafi się mocno nagrzać i potrafi się do palców przyczepić i poparzyć. Jeszcze odrobinkę ją tutaj na końcu ukształtujemy. No, myślę, że tak może być. O, popatrzcie, już mamy taki ostro zakończony odwłok. Możemy go wykorzystać do wielu różnych imitacji, nie tylko do tej, którą będziemy wykonywali dzisiaj. Do wykonania dzisiejszej muszki potrzebne nam będą odnóża, na których będą zaznaczone stawy. Ja zaraz pokażę, jak takie imitacje nóżek zrobić. Żeby to zrobić, najłatwiej jest użyć takiego właśnie narzędzia. Dawno temu, w czasach mojej młodości, panie nie wyrzucały pończoch, w których poleciały oczka, tylko zbierało się je, a potem nosiło do punktu repasacji pończoch i tam pani te oczka jakby przeciągała, naprawiała. To jest właśnie takie narzędzie, które do tego służyło. Dzisiaj podobno kupuje się to po to, żeby gdzieś tam pozaciągane swetry nieco naprawić. Kupić je możecie w takich porządnych pasmanteriach. To oczywiście są groszowe sprawy, a jest to najprostszy sposób właśnie wykonywania, wiązania właściwie promieni pióra. Najczęściej robimy to oczywiście z promieni pióra bażanta. Popatrzcie, teraz będę pokazywał kolejne fazy. Zrobimy to ze trzy razy, żeby było widać. Bierzemy promień i musimy go zawinąć w tę stronę. Tak musi być jakby to ta grubsza część w lewej ręce, ta cieńsza w prawej i to, co w prawej, pod spód zawijamy. Potem nakładamy pętelkę na to urządzenie, dajemy ją nakładamy pętelkę na to urządzenie, cieńszą część przeciągamy tutaj przez to oczko i w momencie, kiedy będziemy ciągnęli lewą stronę, bo ciągniemy tylko lewą stronę, bo popatrzcie, robi nam się węzełek na tym promieniu. To jeszcze raz. Cieńsza część jest w prawej ręce i idzie pod spód. Teraz nakładamy to na to urządzenie. Możemy lekko podciągnąć, żeby nam pętla nie uciekła. Cienka część wędruje do pętli. Zamykamy i ciągniemy lewą częścią, lewą ręką i już mamy węzełek. Nóżki i tułów mamy przygotowane. Teraz będziemy to wszystko sobie montowali. Tułów już mamy
przywiązany. Odetniemy sobie. Odetniemy sobie tę część. Ona nam się przyda oczywiście jeszcze do montowania tułowia. Dobra, teraz pora na odnóża i skrzydełkę. Na początek damy trzy odnóża z jednej strony. Troszkę je rozłożymy. Odnóża kolejne z drugiej strony. Też je nieco porozkładamy i obetniemy. Teraz dopasujemy skrzydełka. Myślę, że tej długości gdzieś będą dobre. I resztka, kawałek, który nam został, z którego powstanie nam tułów. Jeszcze trochę CDC. I tu ukształtujemy. Finisher. I kamarnica gotowa. No, można troszkę jeszcze popracować nad odnóżami, troszkę je porozkładać, poprzeciągać, ale one na wodzie i tak się rozłożą jak trzeba. Tak wygląda z boku. O, tak wygląda z góry. Tutaj odnóże rozłożymy.
jeszcze od spodu. A. Tak od spodu wygląda. Mam nadzieję, że wzór się podobał. Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do oglądania pozostałych. Nie zapomnij zalajkować i zasubskrybować mojego kanału.